głęboko w swoim sercu masz wielką, wielką potrzebę Boga i wielkie, wielkie pragnienie Boga. Powiesz mi, ja wcale nie pragnę Boga, a ja ci odpowiem, pragniesz Go. Pragniesz Go bardzo, bardzo Go pragniesz. No bo powiedz mi, nie pragniesz miłości, nie pragniesz być kochanym, nie pragniesz być, czuć się bezpiecznie, być bezpiecznym, nie pragniesz akceptacji, nie pragniesz tego wszystkiego, nie pragniesz poczucia sensu, poczucia znaczenia w swoim życiu. I tym prawdziwym źródłem, tym jedynym prawdziwym źródłem tego wszystkiego jest Bóg. Bóg, który włożył w ciebie tę potrzebę. Bóg, który włożył w ciebie to pragnienie. I jedynie On jako to oryginalne źródło może zaspokoić tę potrzebę i to pragnienie. Tylko widzisz, gdy się nie ma dostępu do oryginału, to szuka się zaspokojenia, to szuka się zapełnienia pustki w substytutach. Dlatego wielu ludzi ucieka w narkotyki, w alkoholizm, w pornografię. Szukają jakichś przyjemności, żeby zalepić tę pustkę. Wiecie co? No każdy z was chyba zna taki zespół Rolling Stones, Mick Jagger, który śpiewał I can get no satisfaction. Powiedzcie mi, dlaczego ta piosenka stała się tak potężnym przebojem? Dlaczego wszyscy wszędzie ją śpiewali? I wciąż się ją gra przecież. Dlaczego ta właśnie piosenka, a nie inne, stała się tak wielkim przebojem? Piosenka, w której refren mówi I can get no satisfaction. Nie mogę osiągnąć satysfakcji. Czyżby to był głos, który mówi w imieniu wielu? Czyżby to był głos, który mówi w imieniu milionów? A może to jest głos, który mówi w imieniu miliardów? To jeżeli nie możesz mieć satysfakcji, to zadaj sobie pytanie, dlaczego? A ja mam właśnie dla ciebie odpowiedź. Dlatego, że w twoim wnętrzu jest pustka, którą może zapełnić tylko oryginał. Alfa i Omega, Król Królów, Pan Panów, Stwórca Wszechrzeczy, który może stać się twoim tatusiem. Ale decyzja należy do ciebie. Możesz mieć dostęp do oryginału. Możesz mieć dostęp do Boga żywego. Jest tylko jeden warunek. Tam się dociera przez krew Chrystusa. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. Możesz tylko przez krew Chrystusa mieć dostęp do świętego Boga. Możesz tylko przez Tego, który umarł za ciebie, który poniósł twoją karę, bo to ty powinieneś umrzeć. Karą za grzech jest śmierć. Ale On to zrobił dla ciebie. On zamiast ciebie poszedł na śmierć i zmartwychwstał. Teraz piłka jest po twojej stronie boiska. Możesz w to uwierzyć. Możesz ukorzyć się, możesz stać się jak dziecko i przyjąć to i mieć życie wieczne, albo możesz to odrzucić i szukać zaspokojenia w substytutach. To jest twój wybór. Jeżeli chcesz przyjść do Chrystusa, to ja powiem ci, jak to zrobić. Po prostu stań się jak dziecko, ukórz się. Wyznaj Mu, że Go potrzebujesz. Przeproś Go za to, że żyłeś bez Niego tyle lat. Powiedz Mu, że wierzysz, że On za ciebie umarł, że poniósł twoją winę na krzyż. Powiedz Mu, że wierzysz, że zmartwychwstał i powiedz Mu, że chcesz, żeby był twoim Panem i Zbawicielem. To wystarczy. Jeżeli zrobisz to w uwierze, to On przyjdzie do twojego życia. Ty przejdziesz ze śmierci do życia. Ty przejdziesz z ciemności do światłości. I już na wieki będziesz bezpieczny, na wieki będziesz w Nim. Piłka jest po twojej stronie boiska. Jezus Chrystus wróci niedługo na tę ziemię. Wróci jako potężny Król. Wróci jako święty Bóg. Potrzebujesz przygotować się na ten moment. Teraz jest czas, by się na to przygotować. Oto jest dzień zbawienia. Oto jest dzień łaski. Może już innego dla ciebie nie będzie. Może to jest ostatni twój dzień życia. Oto dzisiaj jest dzień łaski, oto dzisiaj jest dzień zbawienia. Nie zmarnuj tego, co słyszysz. To, co słyszysz tutaj dzisiaj, to są perły.
To, co słyszysz dzisiaj tu ode mnie i od moich przyjaciół, to są słowa życia. Niech dźwięczą w Twoich uszach. Jezus wraca na tę ziemię. Przygotuj się, uczyń Go swoim Panem i Zbawicielem, a będziesz zbawiony i będziesz już w wieczności zawsze z Nim. Alternatywą jest piekło. Piekło jest, piekło istnieje. Piekło jest dla tych, którzy odrzucają Bożą ofertę zbawienia w Jezusie Chrystusie. Zapamiętaj to sobie.